Wszyscy na rynku czekają na przebicie, trwałe przebicie 2400 punktów na WIG20, bo to tak naprawdę może oznaczać wejście w wieloletnią hossę, na którą no, wszyscy czekamy. Oczywiście do tego jeszcze trochę brakuje. Na razie walczymy, na WIG20 walczy o to, żeby utrzymać te 2350 punktów, bo to jest ważny poziom. Ale gdyby się udało i przede wszystkim gdyby udało się wyjść powyżej 2400 punktów, dlaczego ten poziom jest taki ważny? Od kilku miesięcy jesteśmy w dość szerokiej konsolidacji, gdzie jej górne ograniczenie to jest właśnie te 2400 punktów na WIG20. Dla analityków, którzy patrzą na wykresy, jeżeli udałoby się wyjść powyżej 2400 punktów, no to jest szansa na wzrost o przynajmniej 300 punktów, czyli docelowo według takich analityków, którzy patrzą na wykresy, możemy znaleźć się powyżej 2700 punktów. A znowuż ten poziom 2700 punktów to jest, byłby poziom najwyższy od ponad 7 lat. Od 7 lat nasza giełda jest w takim trendzie horyzontalnym, bardzo rozległym, gdzie te akcje są akumulowane. Jeżeli udałoby się wyjść znowuż wyżej ponad ten poziom, no to te akcje będą mocno zakumulowane i będzie szansa naprawdę na poważne uderzenie popytu. Więc to jest taka cała składanka i właśnie dlatego wszyscy liczą na to, że uda się wyjść powyżej 2400 punktów na WIG20.